Przechodzimy do pytania szóstego, pytanie przygotowane przez parlamentarzystów Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w sprawie nieumieszczenia w raporcie końcowym przez podkomisję do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego dowodów wykluczających tezę o wybuchu w skrzydle maszyny oraz zatajenia kosztów funkcjonowania wyżej wymienionej podkomisji Antoniego Macierewicza. Pytanie zadaje pan poseł Marcin Kierwiński. Bardzo proszę. Nie, taką dostałam informację. Taką, ale nie, jakby nieistotne. Dobrze, pan poseł Maciej Lasek. Szanowna pani marszałek, przepraszam za zamieszanie. Panie przewodniczący, czy kiedykolwiek pan albo pana współpracownicy z podkomisji byliście w Smoleńsku na miejscu wypadku, mieliście dostęp do wraku, wykonaliście kopię zapisów czarnych skrzynek? Ja przypomnę, że 18 członków z komisji Millera było w Smoleńsku. Byli również tam polscy prokuratorzy, również prokuratorzy zespołu numer 1, który dzisiaj prowadzi śledztwo. Byli tam polscy biegli, byli polscy pirotechnicy, byli nawet polscy archeolodzy. Tylko pana ludzie tam nigdy nie dojechali. 6 lat działania podkomisji i nic. Czy nie zastanowiło to pana, panie przewodniczący, dlaczego tak wiele osób, które wcześniej powołał pan do podkomisji, nie podpisało się pod raportem lub złożyło zdania odrębne? Dlaczego tak wielu z nich odeszło, mimo że były to osoby, które współpracowały z panem od wielu lat? Ja przypomnę, że 34 członków komisji Jerzego Millera, w której miałem zaszczyt pracować, podpisali się wszyscy pod raportem. Nie było ani jednego zdania odrębnego i po latach, pomimo szykan, nikt nie sprzeniewierzył się swojemu podpisowi. Nikt nie zmienił zdania. W związku z tym, czy zna pan powody, dlaczego pana współpracownicy nie chcieli się podpisać pod raportem podkomisji? Od kilku dni Polacy znają odpowiedź na te pytania. Okazało się, że nie chcieli podpisać się pod czymś, co nie jest zgodne z prawdą. Dlaczego nie umieściliście wyników, wniosków amerykańskiego Instytutu NIAR, które udowadniają, że skrzydło samolotu przegrywa w zderzeniu z brzozą, że samolot leciał tak, jak było to zapisane w czarnych skrzynkach? Panie przewodniczący, ciężko mi jest to mówić, ale liczba kłamstw i fałszerstw w raporcie jest porażająca. I ten dokument mieliście czelność rozesłać do rodzin ofiar tragedii smoleńskiej. To jest niemoralne, to jest haniebne, to jest barbarzyństwo. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego, pan minister Antoni Macierewicz. Uprzejmie proszę, panie ministrze. Pani marszałek, Wysoka Izbo, myślę, że trzeba przede wszystkim odpowiedzieć na inne pytania. Przede wszystkim, proszę państwa, trzeba powiedzieć, że do zbrodni smoleńskiej nigdy by nie doszło, gdyby nie współpraca polityczna i organizacyjna pana Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Bogdana Klicha z Władimirem Putinem i z rosyjskimi służbami specjalnymi. To dlatego oddano tym służbom remont samolotu, a potem oddano badania katastrofy. To dlatego zrezygnowano z badań bezpieczeństwa lotniska w Smoleńsku i nie przygotowano zapasowego samolotu, co było obowiązkiem ministra Arabskiego. To ci ludzie, a także pan minister Siemoniak i pan minister Grabarczyk oddali badania tragedii smoleńskiej Władimirowi Putinowi i zdecydowali, że ze strony polskiej zamiast ekspertów wojskowych decydowali ludzie tacy jak Maciej Lasek, którzy znali ją się na szybowcach, ale nigdy nie badali katastrof samolotów w skali Tu-154. To ci ludzie zgodzili się, by nie było wspólnej komisji polsko-rosyjskiej i z góry zakładali, że winni byli polscy piloci,
oraz fałszowali wyniki ekspertyz stwierdzających, że doszło do wybuchu w samolocie. Jeżeli chodzi o wyniki badania przez podkomisję we współpracy z instytucją NIAR. Otóż kłamstwem jest, że te wyniki nie zostały opublikowane. Odwrotnie, te wyniki zostały opublikowane zarówno w raporcie, obejmują tam blisko 30 stron 300-stronicowego raportu, a także w załączniku, gdzie obejmują 1300 stron. To jest załącznik numer 23. Zarówno raport, jak i załączniki zostały udostępnione wszystkim rodzinom i między innymi pani Nowacka się z nimi zapoznawała. To TVN oszukał państwa, nie ujawniając tych wyników. To jest istota kłamstwa, oszustwa TVN-u. Te wyniki, które są w raporcie, te wyniki, które z badania NIAR, które są w załączniku, nie zostały udostępnione, nie zostały omówione przez ten reportaż TVN. Myślę, że warto wskazać te wyniki tutaj państwu, żebyście sobie zdawali sprawę, na czym polegały badania NIAR. Celem badania NIAR było, który my zadaliśmy, było zrekonstruowanie lotu samolotu Tu-154 zgodnie z parametrami, jakie uzgodniła zarówno Komisja Millera, jak i Komisja pani Anodiny. I zgodnie z tymi parametrami miało nastąpić w tej symulacji NIAR uderzenie w ziemię i rozbicie samolotu, żeby można było zweryfikować, czy raport Millera i Anodiny jest prawdziwy, czy jest kłamliwy, czy samolot zgodnie z ich parametrami rozbijający się po uderzeniu w ziemię rozbije się tak samo, jak mamy to na wrakowisku, czy zupełnie inaczej. To jest podstawowe zadanie, jakie ma każda komisja. Zweryfikowanie innych koncepcji. Nasza komisja nie przyjmowała z założenia pewnych, z góry założeń. Nie, zweryfikowała inne raporty. I okazało się oczywiście, że zniszczenie samolotu po symulacji, po uderzeniu zgodnie z symulacją według raportu Millera i raportu Anodiny, zniszczenie samolotu jest zupełnie inne. Nie ma żadnego porównania. Samolot się rozpada absolutnie, zupełnie inaczej. Myślę, że warto przywołać niektóre z tych zniszczeń. A więc przede wszystkim tylna część kadłuba, która zostaje w symulacji wgnieciona do środka po uderzeniu samolotu w ziemię, gdy w rzeczywistości na miejscu tragedii leży z burtami wywiniętymi na zewnątrz. Z burtami wywiniętymi na zewnątrz, bo to był właśnie skutek wydarzenia w powietrzu. Po drugie, części ogonowa samolotu, która w symulacji zostaje zniszczona przez środkowy silnik wywinięty na zewnątrz. W rzeczywistości na wrakowisku część ogonowa jest cała i została oderwana od kadłuba wraz z grodzią ciśnieniową. Tych różnic jest taka masa, że nie ma wątpliwości. Potwierdzają one, że do tragedii nie doszło na skutek uderzenia samolotu w ziemię, lecz nad ziemią na skutek eksplozji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Panie pośle Rutnicki, zwracam panu uwagę, że pana zachowanie jest bardzo niestosowne. I bardzo proszę o opamiętanie, panie pośle, zachowanie po prostu kultury, zwyczajnej kultury, tak? Słyszy pan, co do pana mówię. Pan nie jest na mównicy w tej chwili. Bardzo uprzejmie proszę, pan poseł Marcin Kierwiński z pytaniem uzupełniającym. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Panie ministrze,
Macierewicz, kłamie pan. Kłamie pan od 6 lat i dzieli pan Polaków. Jedyna zbrodnia, z jaką mamy do czynienia, to tą zbrodnię, którą pan dokonuje na Polakach, oszukując ich cały czas. Pana czas kłamstw kończy się już niedługo. I już za chwilę pan i pana mocodawcy, kimkolwiek oni są, zapłacicie za fałszerstwa, za kłamstwa, za marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Pan obraża pana doktora Macieja Laska. Pan zarzuca mu brak kompetencji, a kim pan jest? Pana doświadczenie, jeżeli chodzi o służbę publiczną, sprowadza się tylko i wyłącznie do szkodzenia państwu polskiemu. To pan odpowiada za rozwalenie polskiego wywiadu. To pan odpowiada za osłabienie polskiej armii. To pan odpowiada wreszcie za podział polskiego społeczeństwa. Podział polskiego społeczeństwa, który jest zbrodnią. Zbrodnią, która jest na pana... Dziękuję bardzo, panie pośle. Czas się skończył. Zapraszam, panie ministrze, do udzielenia odpowiedzi. Zapraszam na mównicę. Panie pośle, pan ma jakiś znowu problem? Panie pośle, uprzejmie proszę, panie ministrze. Pani marszałek, Wysoka Izbo, tutaj w sposób oczywisty nie było żadnych pytań. To była po prostu wypowiedź sowieckiej agentury, która broni za wszelką cenę agentów rosyjskich z WSI, broni za wszelką cenę tych, którzy zdradzili Polskę, oddając możliwości badania stronie rosyjskiej. Broni tę część komisji, która z góry, komisji pana Millera, komisji pana Laska, która z góry od samego początku oszukiwała Polskę, mówiąc, że to jest wina polskich pilotów. Oszukiwała Polaków, mówiąc, że to jest wina generała Błasika. Ba, nawet mówiąc o tym, że to jest wina pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który miał zmuszać pilotów. To jest po prostu rosyjska wersja, mająca za wszelką cenę zniszczyć polski ruch niepodległościowy, polską formację niepodległościową, jak jest Prawo i Sprawiedliwość. Trzeba powiedzieć też dwa słowa o tym, jak wyglądały te badania. Otóż wbrew temu, co tutaj zostało powiedziane, pan Lasek, wtedy, gdy nie był jeszcze członkiem komisji, podpisał wniosek o tym, żeby wyrzucić z komisji Edmunda Klicha, oskarżając go, że współpracował z Rosją, oskarżając go, że kłamał w swoich działaniach, oskarżając go, że jest niekompetentny i uniemożliwia badanie katastrofy. Ten sam człowiek, który teraz kłamie, wtedy, kiedy dążył do tego, żeby wejść do komisji, wtedy oskarżał Edmunda Klicha słusznie, że cały początek badania katastrofy był oddany w ręce rosyjskie. Otóż pani marszałek, Wysoka Izbo, badania katastrofy smoleńskiej nie było do tego momentu, dopóki nie powstała podkomisja. Dopiero podkomisja zabrała się do rzeczywistej analizy, a wyniki Instytutu NIAR są fundamentem stwierdzenia, że samolot nie rozbił się tak, jak zakładała wasza... Panie pośle Pierwiński, zwracam panu uwagę. Wasza komisja. Odwrotnie. Straszenie to nie tu. Rozpadł się nad ziemią, a identyfikacja miejsca eksplozji, miejsca czasu i dźwięku eksplozji rozstrzygnęła o tym, wraz ze znalezieniem materiałów wybuchowych i identyfikacją tych materiałów wybuchowych na częściach samolotu. To rozstrzyga o tym, co się stało. Boicie się odpowiedzialności za kłamstwo smoleńskie, za zbrodnię, jaką jest utajnienie i wsparcie pana Putina, żeby za wszelką cenę nigdy nie osądzić winnych tej zbrodni. Dziękuję bardzo. Uprzejmie dziękuję, panie ministrze. Panie pośle Kierwiński, zwracam panu uwagę. Groźbę to nie tu. Proszę we własnym klubie w ten sposób się odnosić. Dziękuję bardzo.
zakłócacie państwo obrady Sejmu. Wymienić państwa z nazwiska? Chcecie państwo konsekwencji? Przechodzimy do kolejnego pytania.